Cześć, Patryk z tej strony. W tym materiale odpowiem na jeden z ważnych komentarzy, który jest pod moim filmem. Tutaj go pokażę, czyli co zrobić, kiedy mamy konto na Instagramie i ono jest połączone z Facebookiem, tak aby z jednego, że tak powiem, narzędzia sobie to publikować. I tu chodzi na przykład, nie mogę zmienić username, gdzie to się pojawia i nazwisko i tak dalej. To wszystko, że tak powiem, przekażę, to jest ten komentarz tutaj. No i że nie da się niby go odłączyć. No ja chciałem to wszystko pokazać, żeby było to jasne i klarowne. I zaraz przejdę do narzędzia. No i tutaj jest narzędzie do publikowania. No to przejdźmy może do pierwszego etapu. Włączamy sobie Facebooka. Może dajmy sobie stronę główną. Tutaj z boku powinny być twoje strony. Tutaj możemy sobie wybrać. Zwinąć panel, bądź otworzyć. Wybieramy sobie stronę. W ten sposób, albo drugi sposób, mamy tutaj zakładkę strony, jeśli mamy ich wiele, no to wtedy bardziej istotne by było. No i tu sobie dajemy zobacz wszystkie strony, wybieramy tą właściwą. Mamy coś takiego tutaj jak narzędzia do publikowania. Na chwilę poczekać, trochę zajmuje. No i mamy tutaj narzędzia Creator Studio. To jest strona Pips Hunters, więc sobie sprawdzimy to. Mamy Pips Hunters. Mamy tutaj Instagram, no i mamy tu Live Forex, że tak powiem, konto. Ok, przejdźmy sobie na Instagrama, to jest te konto i tu przejdziemy do drugiego etapu, jeśli chodzi o pytania. Mamy coś takiego, jak powiedzmy stronę główną, mamy tu jakieś posty, klikamy swój profil. Ok, i mamy edytuj profil. I tu możemy sobie zmianę użytkownika przykładowo zmienić. No zmienię, bo ta strona jest taka testowa, że tak powiem, wizualnie. I możemy tu uzupełniać pewne dane, witryna internetowa, biogram i tak dalej, dać wyślij. Poczekamy moment, czy to się zaktualizuje. I profil został zapisany, mamy komunikat, więc to mamy OK. Z nazwiskiem może też dopiszemy tu jedynkę. Profil został zapisany. Damy stronę główną i mamy tutaj widoczne imię, nazwisko po zmianach, więc bardzo fajnie. Przejdźmy jeszcze raz sobie w profil. Edycja, tylko usunę te jedynki. To mam nadzieję, to akurat pomoże. No i teraz druga rzecz, chcemy odłączyć tego Instagrama od naszego tutaj konta na Facebooku, więc przejdźmy sobie tutaj konta na Instagramie. Mamy tutaj dwa konta, imię, nazwisko, może tak powiem, nie ten profil. Szukam profili. OK. Mamy te konto i tutaj dajemy usuń konto. No i tutaj mamy informację, usunięcie spowoduje zmianę statusu zaplanowanych postów w wersji roboczej, czyli jeśli mieliśmy coś zaplanowane i w tym momencie to usuniemy, no to niestety to utracimy. No i tutaj mamy informację, że ręczne dodanie tego konta daje, nie wiem, dajemy potwierdź. Odświeża się i już tego nie mamy, więc po temacie. Jeszcze jedno ustawienie, czyli wchodzimy sobie na stronę. To jest takie ustawienia. Teraz musimy wejść w ustawienia strony. Otwierdzamy tutaj stronę, którą chcemy otworzyć. Otwórz. I otwiera nam się strona business.facebook.com i tutaj nasze tutaj dane. I mamy tutaj Instagram, WhatsApp i inne aplikacje. Wchodzę sobie w Instagram. Mamy tutaj konto instagramowe i mamy usuń powiązanie konta z Instagram i usuń powiązanie i dajemy rozłącz. No i mamy w tej chwili konto uwolnione od Instagram. Mam nadzieję, że ten materiał był przydatny. Koniecznie zostaw po sobie znać w komentarzu, bo to dla mnie istotne, że taki content Cię interesuje. No i że też odpowiadam na te komentarze. Nie zawsze mogę od razu, ale staram się w miarę prędko. Więc myślę, że to
pomoże. W kolejnym filmie może pokażę, jak podnieść te konto na konto firmowe, bądź cokolwiek tam w komentarzach wyjdzie. To tyle ode mnie, pozdrawiam, cześć.